wszystkich. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat suplementacji i diety przy sztukach walki. Adam jako czynny zawodnik, jeden z najbardziej utalentowanych, no i mam nadzieję, że w ciągu tego roku, co będzie, dojdziesz do UFC. No też mam taką nadzieję. I że zobaczą jakby twój talent właśnie i docenią to przede wszystkim. Opowiedz nam, jak wygląda w ogóle twoja dieta? Jak wygląda moja dieta? Może powiem najpierw, jak wyglądają moje treningi, ponieważ treningi układam pod dietę. Poniedziałek, wtorek robię po dwa treningi, po dwie sesje treningowe. Jest to sesja rano, sesja wieczorem. W środę robię jedną sesję, to jest na przykład dzisiaj. W czwartek robię dwie sesje treningowe, w piątek robię dwie sesje treningowe. Jedna oczywiście, jak mam dwa treningi dziennie, to jedna jest luźniejsza, wieczorem jest mocniejsza. I w sobotę mam jedną sesję treningową. Wygląda to następująco. Jak mam dwie sesje treningowe w poniedziałek, pierwszy trening jest to o godzinie 9.30, czyli tak naprawdę idę od razu po przebudzeniu, nie jem wtedy śniadania. Ładuję się węglowodanami na noc, czyli jem ryż z jabłkiem tarkowanym, z jakimiś tam owocami. A dużo tego ryżu? To zależy, ile jadłem węglowodanów w ciągu dnia, ale jest to torebka półtorej. Tak mniej więcej. Czasami, jeżeli jadłem mało w tą niedzielę, to jem nawet dwie. Żeby po prostu ten trening rano był taki wydajny. Rano wstaję, piję kawę z olejem kokosowym i z masłem klarowanym, bądź z orzechami włoskimi i z gorzką czekoladą 90%. Piję to około godziny, godziny przed treningiem. Biorę suplementy, idę na trening, po treningu piję szejka. Robię go z owoców, z witargo. Dodaję do tego porcję odżywki białkowej. To jest taki pierwszy posiłek. Jest tam tych węglowodanów sporo, bo około 80 gram, nawet 100, więc wrzucam to już jako posiłek. Dopiero jem 3 godziny, 2-3 godziny później. Jeżeli mam drugi trening wieczorem, to tak samo wrzucam tam torebkę, bądź nawet półtora torebki kaszu z jakąś wołowiną, stekiem bądź indykiem. I później od razu idę na drugi trening, piję przed treningiem suplementy. Po treningu piję drugiego szejka, mniej więcej złożonego w ten sam sposób. No i jeszcze po treningu, jeżeli kończę trening o godzinie 19 bądź 20, to zazwyczaj jeszcze jem dwa posiłki i są to też posiłki węglowodanowo-głukowe. Ostatni posiłek jest to tylko posiłek węglowodanowy, ponieważ na następny dzień znowu mam trening rano. I jeżeli jem same węglowodany, to wstaję rano taki pusty na żołądku, troszeczkę lżejszy. Jeżeli dopcham się białkiem, bo zje posiłek tłuszczowy, przed snem jestem trochę za ciężki. W ten sposób. No a powiedz, jeżeli chodzi o kwestię suplementacji, to jak to wygląda? Jak to właśnie wygląda? Suplementuję rano do śniadania bądź do tego szejka potreningowego kompleks witamin. Musi to być jakiś dobry kompleks, teraz dałeś mi Adama, no, także też polecam dobry suplement. Wspomagam się jeszcze witaminą D3 z K2 i witaminą C rano. Po treningu dorzucam jeszcze w ciągu dnia berberynę, jest to też bardzo dobry suplement, jeżeli jeszcze te węglowodany, ten cukier ci się wyrzuca, berberyna powoduje to, że ten posiłek daje ci energii na dłużej, nie wyrzuca tak tego cukru od razu, lepiej się czujesz w ciągu dnia, dlatego warto jest ten suplement rzucić, jeżeli masz te dwa treningi dziennie i jeszcze węglowodanów i owoców troszeczkę więcej. Przed treningiem stosuję jeszcze BCA, bądź po treningu, albo przed i po, to zależy. Rzucam kreatynę, beta-alaninę przed treningiem. Kreatynę, beta-alanina i aminokwasy. Przed treningiem są to dobre suplementy, które na pewno nie zaszkodzą dla waszego zdrowia. Po treningu uzupełniamy to węglowodanami. Mogą to być owoce, bądź owoce z kaszą, bądź jeżeli chodzi o suplementy, to polecał najlepiej witargo. Z odżywką białkową najlepiej jakiś fajny izolat. Nie polecam
zalecał wybrania żadnych gainerów, ponieważ nie jest to potrzebne, zazwyczaj jestem nawalony cukru, a nawet jeżeli nie ma tam jakichś za bardzo, jeżeli są to nawet lepsze te węglowodany, to moim zdaniem lepiej jest pomieszać owoce, bo słyszy coś z tego Vitargo. Wiadomo, że teraz te odżywki poszły troszeczkę w innym kierunku i chcemy usprawnić nasze ciało, żeby było one w 100% zdrowe, a niektóre odżywki po prostu mogą nam coś psuć, tak jak jakieś mocne przetreningówki, które są na jakichś takich mega mocnych dodatkach, po których nie wiadomo tak naprawdę co się dzieje, chodzicie otumanieni, później macie zjazd, także takich rzeczy w ogóle bym nie polecał brać, nie stymulować w ogóle tego układu nerwowego takimi rzeczami, robić to bardziej pójść w tym kierunku ziołowym, korzystać z tych suplementów ziołowych, które są zdrowe i naturalne. Polecam jeszcze przed suplementowaniem magnezu. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie będziecie suplementowali magnezu, nie zrobicie takiej dużej siły, waszym mięśniom będzie czegoś tam brakowało, tak? Wiadomo, że ten magnez, jeżeli jest człowiek namagnezowany, sam czuje po sobie, bo robię jeszcze kąpiele w magnezie, polecam też kąpiele właśnie w chlorku magnezu. Mhm. Jeżeli porobię te kąpiele 2 dni, na następny dzień mam trening siłowy, to sam wyrywam te ciężary bez żadnego takiego zahamowania. Natomiast jeżeli jesteście wypłukani, no to nie zrobicie takiego treningu, więc to suplementowanie magnezu jest bardzo ważne. Jeszcze do tego stosuję cynk, też polecam to brać. To są suplementy, które na pewno wam nie zaszkodzą. Resztę rzeczy, które mają jakieś chemiczne dodatki, polecam odstawić i nie stosować tych rzeczy. Czyli jednym słowem, tak jak mówiłeś, te przetreningówki, które mają goranium, jakąś tam efedrynę albo inne stymulanty są zupełnie tutaj niepotrzebne, prawda? No tutaj, jeżeli chodzi o kwestię suplementacji, to zdecydowanie bierzesz na pierwszym miejscu, widzę, zdrowie, tak? Czyli 100% zdrowie, żeby nic nie przeszkadzało w funkcjonowaniu twojego organizmu. Tak, jasne, ponieważ to ma, tutaj wyjaśnię dlaczego, to ma znaczenie bardzo duże w efekcie końcowym. Kiedy wychodzimy do walki i nasz organizm jest zdrowy, odżywamy się zdrowo, odstawiamy te produkty, które mają gluten, słodycze, wszystkie rzeczy, które są tak naprawdę złe, które mają zły skład i złe rzeczy, to ten efekt końcowy ma od tego bardzo dużą, że tak powiem, to jest najważniejsze, ponieważ jeżeli wychodzicie do walki, nic was wtedy nie blokuje. Jeżeli jesteście czyści, wasz organizm jest zdrowy, nie psuliście go, nie psuliście tego układu nerwowego, coś na was, jeżeli braliście jakiś suplement, który na was źle działał, tak samo może na was zadziałać na walce, albo już zrobił to wcześniej, że nie jesteście, musicie się oczyścić i dojść do siebie po pewnych rzeczach, jeżeli będziecie coś źle brać, bądź źle ładować jakieś suplementy, korzystać z mocnych przedtreningówek cały czas, to potem wychodząc do walki nie będziecie tak skupieni i na pewno to na was źle zadziała i może to zadziałać na efekt końcowy walki, więc tylko wybieramy zdrowie. Chcemy nie tylko mieć wyniki w sporcie i później rozsypać nasze ciało i się leczyć, tylko chcemy całe życie się cieszyć z tym sportem, być zdrowi, cieszyć się z rodziną, także naprawdę to jest dużo, dużo ważniejsze niż tak naprawdę wynik. Dlatego błędem jest myślenie, że wezmę coś, co mi pomoże, ale potem zrobić źle dla mojego zdrowia, to lepiej tego nie brać. Lepiej takie rzeczy odstawić. No, czyli jednym słowem można powiedzieć, że tutaj jest myślenie takie długoterminowe, a nie tylko na chwilę, czyli wy planujecie tak jak i z dietą i tak jak i z treningami, to także i z suplementacją. Planujecie to na dużo do przodu. Żeby jasne. To jest bardzo ważne, żeby to zdrowie było cały czas i o zdrowie trzeba cały czas dbać. No. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli macie zaplanowany dobry trening, jeżeli trzymacie dobrą dietę, jeżeli macie dobrą suplementację, to wszystkie czynniki sprawiają, że wtedy, kiedy wychodzicie już na jakąś walkę, to można powiedzieć, że to już wszystko to przyczyniło się właśnie do sukcesu, prawda? Jasne. To jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby to wszystko trzymać razem, żeby być zdrowym. I tak naprawdę można powiedzieć, że na przykładzie mojego sportu biją się najzdrowsi.
Może niekoniecznie najlepsi, którzy byli najlepsi w pewnym okresie, bo jechali na przykład na dopingu, potem to odstawili, się rozsypali. Oni już się nie biją, nie zarabiają pieniędzy, byli tylko przez chwilę i przez rok, dwa i gdzieś zniknęli. Biją się ci najzdrowsi, którzy cały czas dbają o te zdrowie, którzy cały czas się dobrze prowadzą i myślą cały czas o tym, co będzie za kilka lat. I to, co robicie teraz, musicie myśleć, jak to będzie oddziaływać na was za kilka lat. Także jeżeli macie zdrową dietę, zdrowe suplementacje, nie bójcie się tego, że za kilka lat będziecie mieli coś zepsute, ponieważ cały czas dbacie o te zdrowie, usprawniacie niektóre rzeczy, także wtedy macie spokojną głowę i to ma lepszy efekt. Czyli jednym słowem mamy tutaj kolejną zaletę sztuk walki, że tutaj sportowy, nie dość, że sportowy tryb życia, to jeszcze bardzo zdrowy tryb życia. Oczywiście, oczywiście. To jest też bardzo wielu, wielu fighterów, wielu dietetyków, najlepszych fighterów właśnie dużo zwraca uwagę na to, żeby to wszystko było zdrowe, żeby fighterzy byli zdrowi, bo wiadomo, że czasami jest taki wysiłek, bądź takie mocne ciosy padają, że jeżeli coś jest źle z waszym układem nerwowym, coś zepsuliście przez jakieś suplementy, bądź przez jakieś sterydy, to może się to źle skończyć. Po jakimś mocnym ciosie, bądź po jakiejś mocnej walce mogą być jakieś problemy ze zdrowiem. Natomiast jeżeli jesteś zdrowym człowiekiem, zdrowo się odżywiasz, latami się prowadzisz zdrowo, to tak naprawdę nie powinno ci się nic stać. Poza jakąś tam oczywiście kontuzja, złamanie, to są rzeczy, które tak naprawdę czasami od was nie zależą. Mhm. Ale wasze zdrowie zależy od was jak najbardziej i dlatego musicie o nie dbać. Oczywiście nie można popadać w paranoję, że dobra, bo dziś w ogóle nigdy nie zjem słodyczy bądź nie zjem pizzy, bo to też nie jest dobre, bo będziecie mieli ciężką głowę, będziecie chodzili zdenerwowani. Oczywiście jakiś fast food raz w tygodniu, dobrze wybrany, na pewno wam nie zaszkodzi, nawet jeżeli zrobicie to dwa razy w tygodniu, to też wam nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli zaczniecie to robić częściej i zaczniecie wybierać te fast foody złe, no to będzie na was źle oddziaływać. Ale nie można też popadać w paranoję. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że nie, no. Zdrowi na co dzień, ale sobie pozwalamy oczywiście raz na jakiś czas, czy z alkoholem, czy ze słodyczami, to też jeżeli zrobicie to raz w miesiącu i zjecie słodycze tam nawet raz na dwa tygodnie, to jakoś źle na was to nie wpłynie. Jeżeli nie chcecie być zawodowymi sportowcami, tylko chcecie żyć zdrowo i cieszyć się życiem, to oczywiście też jest to dopuszczalne. Mhm. Tak. I tym przesłaniem jakby kończymy ten odcinek. Zachęcam przede wszystkim, jeżeli wam się oczywiście podobał ten odcinek, do subskrypcji, do polubienia, do udostępniania innym osobom, żeby mogły zobaczyć, jak właśnie tutaj Adam dzieli się swoimi informacjami odnośnie właśnie nawet diety i suplementacji, tak jak w tym odcinku. Zachęcam do oglądania kolejnych naszych odcinków i do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia.